Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź na swoje pytania w formie wideo na YouTube, ma taką możliwość. O ile ukończył lat 18 i nie stawiam kart kobietom w ciąży. Macie dwie drogie możliwości zadawania pytań na YouTube poprzez magiczne wrota i stronę Tip and the Nation. Na dole są linki odsyłające do tych portali, czy też tych serwisów. Również jako pierwszy link w opisie filmu macie instruktażowy filmik, który pozwoli Wam na zapoznanie się, jak zadawać pytania na YouTube, aby uzyskać właśnie odpowiedź w formie wideo. Zatem taka jest tutaj opowiastka, która Wam to wszystko krok po kroku wyjaśnia i myślę, że nie będzie tutaj większych problemów z odnalezieniem tej właściwej drogi tutaj na YouTube. Możecie również korzystać z indywidualnej sesji, z indywidualnego filmiku w postaci horoskopu, czy to rocznego, czy to miesięcznego, czy też filmiku, który jest do 5 pytań. Zapraszam Was na usługi na fanpage'u, taka zakładka usługi, bądź też na moim blogu agietis.tv również zakładka usługi, zatem tam możecie podążać. Z czym ja do Was przychodzę? Karty Tarota, techniki dywinacyjne, którymi się posługuję, to właśnie karty Tarota, a to energia i symbolika tych kart do mnie przemawia, przy czym to właśnie ten język, który ja rozumiem, przekładam na Wasz tutaj odczyt, tak żebyście wiedzieli, co karty chcą Wam powiedzieć. Numerologią się wspieram, także rytuały i karty anielskie. Jestem tarocistką Agiatis i taki pseudonim artystyczny sobie przybrałam w dziedzinie ezoteryki, a prywatnie mam na imię Magdalena. Zatem tak to wygląda. Przechodzimy do pytań, moi drodzy. Mam tutaj pytanie od pewnej osóbki, od pani Ani. I tutaj są trzy pytanka na YouTube. Ania. W pracy zaproponowali mi pracę zdalną, tylko kilka razy w miesiącu musiałabym fizycznie... Czy to jest dobry pomysł? Już włączam kamerkę. I już patrzymy, jak to będzie wyglądało. Tylko to przybliżę. Okej, okay, dobrze. Praca zdalna. Czy to jest dobry pomysł dla Ani? Czy to jest dobry pomysł, ta praca zdalna? Czy ta praca zdalna to dobry pomysł dla Ani? Praca zdalna. Czy to dobry pomysł dla Ani? Praca zdalna. Czy to dobry pomysł dla Ani? Tak, ja nie widzę problemów z tą propozycją. Mam też pokazane, że tutaj będzie jakieś wsparcie, które będzie Ci być może potrzebne, ale też karty pokazują, żeby być konsekwentny w swoich decyzjach. Jeżeli powiesz tak, to żebyś się z tego nie wycofywała. W każdym razie, nawet gdybyś teraz nie podjęła tej decyzji, to i tak propozycja wróci. Mam wrażenie, bo jest powrót do sprawy, która się tutaj może jakby być zamkniętą. Zatem tak, jest to dobry pomysł. Drugie pytanie. Czy przeprowadzić się do miejsca, skąd pochodzę i pracować tam z domu? Czy pozostać... Nie będę mówić, w jakim mieście, bo możesz chcieć pozostać anonimowa. Czy przeprowadzić się do miejsca, skąd pochodzisz? Czy przeprowadzić się do miejsca, skąd pochodzisz i pracować tam z domu? Czy przeprowadzić się? Czy przeprowadzić się? Czy przeprowadzić się do miejsca, skąd pochodzisz? Czy przeprowadzić się? I teraz mam zagwozdkę, bo z jednej strony jest pokazane tutaj, co pomoże pozostanie w domu, co nieuniknione obserwacja i wynik finalny. Ja mam wrażenie, że pozostać w domu, z którego pochodzisz, czyli przeprowadzić się do miejsca, skąd pochodzę, bo to jest tak.
Budowanie korzeni, obserwacja i tu jest dom rodzinny, że w tym kierunku powinnaś podążać. Ale poczekaj, muszę to poskładać w jedną logiczną całość. Karta Sprawiedliwości, rozliczam się. Tutaj ważne, żebyś znowu się usystematyzować, ukonkretyzować, żeby nie było zachwiań. To, co pomoże, zostanie w miejscu, w którym się jest. Po obserwacji jest też przeprowadzka. Ja mam wrażenie, że ta przeprowadzka do miejsca, skąd pochodzisz, tak czy inaczej się zadzieje, ale zrobić to nie od razu, tylko przeczekać jakiś moment. Zatem takie mam tutaj wrażenie. A zatem tak, możesz się przeprowadzić, ale po jakimś czasie jak najbardziej. Zatem taka jest informacja w kartach. Czy przyjaźń przetrwa? Zobaczymy, czy ta przyjaźń przetrwa. Czy ta przyjaźń przetrwa? Czy ta przyjaźń przetrwa? Ja mam wrażenie, że możecie się oddalać od siebie przez pryzmat osoby trzeciej. Ja mam wrażenie, że jego osoby będzie ktoś oddalał od twojej. I tu jest jakby to rozproszenie się, zamknięcie waszych dróg, ale to odsuwanie się emocjonalne z jego strony będziesz czuła już troszkę wcześniej. Zatem osoba trzecia może chcieć go odciągać od twojej osoby. Takie mam wrażenie. Zatem ta przyjaźń może niestety gdzieś tam się rozpraszać. Taka jest tutaj informacja. Zresztą on wychodzi tutaj w Królu Buław. Król Buław to jest osoba na jakiś czas pełni jakąś rolę w naszym życiu i taką właśnie rolę, mam wrażenie, ten osobnik spełni przy tobie. Mam nadzieję, że te informacje są dla ciebie czytelne i będziesz wiedziała, co zrobić, a czego nie. Pozdrawiam cię serdecznie. I teraz tak, idziemy dalej. Wiadomości głosowe nie ma. I tutaj idziemy dalej. To już było. Dzień dobry, Agietis. Mam dwa pytania. Kiedy znajdę dobrą pracę? Szukam już długo i bez rezultatów. I drugie. A czy warto przeprowadzić się do Wrocławia z rodzinnego? Szkoda, że nie napisałaś swojej daty urodzenia. Ale dobrze, patrzymy. Iza, kiedy znajdziesz, Iza, pracę? Iza, kiedy znajdziesz pracę? Kiedy znajdziesz dobrą pracę? Kiedy znajdziesz dobrą pracę, Iza? Kiedy znajdziesz dobrą pracę? Iza, kiedy znajdziesz dobrą pracę? Ja powiem tak. Jeżeli chodzi o kwestię dobrej pracy, to w aspekcie tu jest 7-8 miesięcy, jest coś na chwilkę, dosłownie, bo będą zbyt duże ograniczenia i później mi się pokazuje praca marzeń, dosłownie tak, do roku czasu. Jest ta właściwa, ta praca, z której będziesz usatysfakcjonowana i będziesz do niej ochoczo podążać, ale to jest poza miejscem, w którym jesteś teraz. Nie wiem, czy to będzie miało związek z przemieszczaniem się, czy coś takiego, ale w każdym razie jest tu historia. Do roku czasu jesteś we właściwym miejscu, jeżeli chodzi o historię zawodową. Wcześniej pojawi się coś,
tak, 7-8 miesiąc, który mówi o tym, że zbyt dużo ograniczeń będzie i się z tego uwalniasz, idziesz w zupełnie nowe miejsce. Czy warto przeprowadzić się do Wrocławia, Iza? Czy warto, aby Iza przeprowadziła się do Was, do Wrocławia? Czy przeprowadzki Izy do Wrocławia to jest dobry pomysł? Czy przeprowadzka do Wrocławia to dobry pomysł? Nie, nie jest to dobry pomysł, abyś przeprowadzała się do Wrocławia. Ja mam inne miasto, przeprowadzka z Twojego miejsca, owszem, ale nie Wrocław. Pozdrawiam Cię serdecznie. I idziemy na magiczne wrota. Jak my tu mamy z. Nie jest na YouTube. Dzisiaj postaram się nagrać dla Was wszystkie horoskopy, a zobaczymy, czy mi się to uda. To nie jest na YouTube. Idziemy dalej. To też nie jest na YouTube. A, tu jest pan Arek, o którym zapomniałam wczoraj, czy też przeszło mi, umknęło mi, pan tutaj się dobijał mi do maila. Dobijał to może za mocne słowo, tylko tak chyba pani minęła mojego. Tak, jak najbardziej, przepraszam za to. Zatem patrzymy, jak to będzie wyglądało. Arkadiusz, rozkład na 12 domów. Arkadiusz, rozkład na 12 domów. Arkadiusz, rozkład na 12 domów. Jeszcze raz pana przepraszam za to, czy ciebie przepraszam. Ja do was raz przez ty, raz na pan tutaj się rysuję. Idziemy dalej. Jak Arkadiusz stoi na dzień dobry. Umiarkowanie, stoję w miejscu, tutaj nie mogę ruszyć do przodu. W karcie finansowo-zawodowej mówi o tym, że pewne rzeczy są odkładane, bądź zostały odłożone na później. A warto tutaj wzmożyć swoją aktywność, ale ja też mam pokazane tutaj, że w tej sprawie zawodowo-finansowej zadzieją się pozytywne zmiany w tym aspekcie 12-miesięcznym, ale też mam wrażenie, że to będzie zupełnie inna ścieżka drogi zawodowej. Coś tak jakby na nowo, albo inna branża, albo inny system, albo inne warunki, bo odchodzisz od tych starych jakby z schematów. Mam też pokazane tutaj, że będzie rozwój albo poszerzanie swoich umiejętności bądź też wiedzy. Mam też kobietę, która się pojawi przy panu w ciągu tego roku. Kobieta, która może być tą właściwą, z którą może pan kroczyć jakby długofalowo. Co tutaj jest jeszcze w kartach? Tu jest odkładane. W ogóle ten rok, mam wrażenie, te 12 miesięcy będą takim, będzie to pędzący rok, dosłownie tak. Warto też odejść od starych jakby schematów, które się realizowały, bo czwórka monet mówi o takim jakby trzymaniu się czegoś kurczowo, żebyś sobie tego nie robił, żebyś poszerzył swoje horyzonty myślowe. Również mam tu pokazane tutaj powrót do kontaktu z jakimiś osobami albo przyjaciółmi, albo z rodziny ktoś. Jest to jakby reaktywacja czegoś w ciągu tych 12 miesięcy.
Tutaj jest ta kobieta poznana najprawdopodobniej właśnie w tym przyszłym roku, czy to środowisko pracy, czy podczas podróży do pracy, jakkolwiek. W każdym razie coś takiego się tutaj też rysuje na ten przyszły rok. Zwróciłabym uwagę na zdrowie, jeżeli chodzi o kwestie chorób albo dziedzicznych, albo wieku dziecięcego, że na przykład jak się ospę raz miało, to na przykład żeby się do ciebie ta ospa znowu nie przykleiła, tak? Coś, co jakby się miało w dzieciństwie, a nie powinno się mieć w dorosłości, także dziecko będzie gdzieś w otoczeniu twojej osoby właśnie chore, to warto by było, żebyś jakoś tam dodatkowo się zabezpieczył albo najlepiej unikał takich sytuacji spotkań face to face. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj te emocjonalne, karty tutaj pokazują ciebie trochę jako osobę, która może, bo jesteś w magu pokazany w związku, czy też w relacji partnerskiej. Mag to jest osoba, która mówi być może to, co osoba chce, ale nie do końca jest tak, jak ja bym chciał. Zatem warto też ten schemat troszeczkę zmienić. Z jakiegoś powodu tak karty ciebie widzą w aspekcie do osoby, z którą chciałbym być. Czasem jest tak, że nam się ktoś podoba i używamy tych słów, które ona chciałaby usłyszeć, ale to nie jesteśmy my i później się to nie udaje, że to nie tędy droga. Generalnie będzie to rok pędzący, ale też pod tytułem pieniądza i nowych ścieżek zawodowych, które się tutaj rysują. Nie wiem, czy też będziesz planował zmianę miejsca zamieszkania, ale jest tutaj coś takiego zaznaczone, że może się zadziać. Zatem takie są tu informacje w kartach. Pozdrawiam serdecznie. Idziemy dalej. Film anonimowo. Proszę o rozkład na 3 najbliższe tygodnie. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Rozkład na najbliższe 3 tygodnie. Rozkład na najbliższe 3 tygodnie, rozkład na najbliższe 3 tygodnie, rozkład na najbliższe 3 tygodnie, rozkład na najbliższe 3 tygodnie. A i teraz tak, muszę sobie kalendarz włączyć. Okej, to jest pierwszy tydzień. No mi się pokazuje tutaj ten czas najbliższych od 5 dni. 5-6 dzień od dnia dzisiejszego mam trudne emocjonalnie. Jakieś rozczarowanie dosłownie. Później tutaj około 27-28 zwróciłabym uwagę na wszelkiego rodzaju zguby, straty czegoś wartościowego. Później w okolicach końcówki grudnia zdrowie i jeszcze raz zdrowie mi się tutaj pokazuje. W styczniu mam tu pokazane jakieś nowe możliwości, nowe przedsięwzięcia również i uważać na jakiegoś mężczyznę, który będzie czarował, dosłownie obiecywał gruszki na wierzbie, ale też mam tu pokazane, żeby... Mam tu powrót kogoś również z przeszłości, czy ktoś będzie chciał tobie zawracać głowę, czy będzie chciał w twoim kierunku też podążać. Ktoś, kogo znasz, nie warto w tą historię wchodzić ponownie. W każdym razie w ciągu 3 tygodni ogólnie uważać na zdrowie, wzmacniać układ odpornościowy już teraz, uważać na rzeczy wartościowe, żeby się gdzieś tam nie straciły, nie zgubiły. Mam pokazane, że do końca tego tygodnia, tak, 23-24, mam pokazany jakiś taki żal, smutny czas być może. Jest to co prawda okres świąteczny, ale mi się tutaj energetycznie pokazuje, że jakoś trudno emocjonalnie w tych historiach, a początek stycznia, tak naprawdę od 1-7 raczej jest pozytywny. Warto nie ufać jakiemuś mężczyźnie, który się nowy pojawi i będzie obiecywał gruszki na wierzbie. Dosłownie tak. Zatem taka jest historia w ogólnym tutaj czytaniu na te 3 tygodnie. Pozdrawiam cię serdecznie. Idziemy dalej.
To było. Proszę w imieniu siostrzeńca o prognozę finansowo-zawodową na 5 miesięcy. Dobrze, Damian. Finansowo-zawodowa na 5 miesięcy. Damian. Okej, okay, Damian. Grudzień pomijam, idę od stycznia. Będzie dużo zmian w aspekcie finansowo-zawodowym u Damiana. I teraz tak, styczeń mi się pokazuje jakieś przemieszczenie, jakiś transfer w historiach zawodowo-finansowych. Mam pokazane jakieś miejsce, z którego może dużo jakby skorzystać, czy też przypływ gotówki, ale to nie jest jego jakby miejsce. To nie jest to, co będzie chciał i z czego będzie chciał jakby zarobkować. Taka jest historia. Mam też rozliczenie się z jakimś poprzednim miejscem zawodowym, bo tu jest rozliczenie się tutaj. Ja mam wrażenie, że w ciągu 5 miesięcy finansowo sobie poradzi. Finansowo będzie raz lepiej, raz gorzej, raz lepiej, raz gorzej, ale w tych historii końcówki, czyli 5 miesięcy, czyli w maju, ja mam go pokazanego w znacznie lepszym i korzystniejszym miejscu, podwyższenie sobie jakości i finansowej, i zawodowej, i jakąś fajną umowę mam przy nim, również tutaj pokazaną, włącznie z możliwym doszkoleniem. Zatem taka jest tutaj historia, bo to jest tak, styczeń jest tutaj osoba jakby chwilowo doceniona, tak ktoś zauważy. Tu jest ten transfer przetasowania w historiach zawodowych. Tu jest przypływ jakiejś gotówki, tak, ale tak jakby to nie jest tędy droga i czuję się jakby nie, to jest nie ta droga, nie tędy bym chciał podążać. Później mam, nie wiem, czy on też będzie zmieniał jakieś miejsce, w którym będzie mieszkał, bo też mi się coś takiego tu możliwie pokazuje, albo podróż między domami, między miejscami. Tu rozliczam się z tym, co było wcześniej. Jest tu koło fortuny, czyli te rozliczenia zawodowo-finansowe, które tam przy nim być może się pojawią z tytułu administracyjnego, być może będzie korzystne, choć będzie się tego bał. Mam też pokazane, żeby się nie blokował i był ze sobą szczery i szczery wobec innych osób. I jest tutaj pokazane, trójka monet mówi o historii, podwyższą sobie kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje finansowe, czy też historię finansową. Ale też jest tutaj as mieczy, który mówi o tym, że będzie nowa umowa, nowe warunki i plus doszkolenie. Zatem tak mi się tu pokazuje przy Damianie. On w ogóle ma karmę władzy tutaj w dacie urodzenia. Zatem jeżeli nie pracuje w administracji, w urzędzie bądź w pracy biurowej, może mieć problem z aspektem, z aspektem prawa bądź administracji. Coś z opóźnieniem się może u niego dziać. 2, 3, 8. Teraz jakby jest też taki momencie zawieszenia energetycznie. Tak mi się on ukazuje. Finalnie będzie dobrze, tylko troszkę potknięć może się pojawić. Pozdrawiam serdecznie. Idziemy dalej. I gdzie to jest? To było. Czy
Czy założenie sklepu internetowego z kosmetykami, odżywkami dla sportowców byłoby dla mnie dochodowe? Łukasz. Czy założenie sklepu internetowego z kosmetykami, odżywkami dla sportowców byłoby dochodowe? Łukasz. Czy założenie sklepu internetowego z kosmetykami i odżywkami dla sportowców byłoby dochodowe? Czy dla Łukasza byłoby to dochodowe? Nie. Nie, bo nie ma Pan jakby całego oglądu sytuacji. Ja mam tu to pokazane, że w ogóle na dzień dobry jest karta, spójrz gdzieś indziej. Mam tu jakieś ograniczenia z tego tytułu, że to jest nie tędy droga. I mam pokazane, że to, jeśli by Pan to otworzył, to Pan to by zaraz musiał zamknąć. Zatem nie tędy droga w tejże historii zawodowej. Pozdrawiam serdecznie. Gardło mnie coś boli. No i się zaczęło. Znowu mam jakiś błąd chyba na ten, na magnetycznych. Iwona. Droga Kiatys, już ostatni raz zadaję pytanie w sprawie mojego nieszczęsnego remontu przez... Poinformował mnie, wiadomo kto, że chcą zaoferować mi nowe mieszkanie. Ile w tym prawdy i czy przyjmując propozycję nie spadnę z deszczu pod rynny? Wszystko się sprawdza, co mówiłaś. Dziękuję za weryfikację, już patrzymy. Ile w tym prawdy i czy przyjmując propozycję nie spadniesz z deszczu pod rynny? Czy propozycja innego mieszkania od tego osobnika tutaj dla Ciebie jest korzystna? Czy ta zamiana mieszkania jest dla Ciebie korzystna? Czy zamiana mieszkania jest korzystna? Czy zamiana mieszkania jest dla Ciebie korzystna? Nowe mieszkanie, czy jest dla Ciebie to nowe mieszkanie korzystne? Czy zamiana... Moment, muszę się zastanowić, bo trudne karty wypadły. Nie jest to korzystne. W ogóle po pierwszej karcie zastanowiło mnie to, dlaczego mi się pokazuje to jakieś zubożenie. Karty pokazują, że jakby ten mężczyzna działa na wstrzymanie, na czas. To, co pomoże, karta stop, nie działaj, dokładnie tak. To, co nieuniknione, jest w tym coś purysowe zwycięstwo, niewarta gra świeczki. Ja mam pokazane, że ono będzie bardziej kosztowne czy droższe niż to, które teraz masz. Takie mam wrażenie, że możesz się wpakować w coś bardzo drogiego bądź droższego w utrzymaniu i to nie do końca jest dla Ciebie właściwe. Ale zatem pytanie, tak jak prosiłaś, a czy to jest prawda, że oni by Ci dali to mieszkanie nowe, czy to jest prawda tutaj w odniesieniu tego nowego mieszkania? Jest tu jakiś element zatajony, no i karta na dzień dobry, odejść od tematu. Nie do końca jest tak, jak mówią, jest osoba, która prawna im najprawdopodobniej. Odcięcie od tego tematu tutaj. Zatem podpowiem w ten sposób. Nie do końca jest to tak, jak oni mówią. Czy to jest prawda, że oni chcą dać Pani nowe mieszkanie? A zamknięcie tematu, co pomoże, jakby zamknięcie tematu, a tutaj jest jakiś element oszustwa, tutaj jakby coś, jakby niby jest ta zamiana, ale ja mam pokazane tutaj, że inaczej powiem. Finalnie chcieliby dać Pani mieszkanie, ale nie ma pokazane, żeby ono by było tutaj korzystniejsze. Chodzi tu najprawdopodobniej o warunki umowy z korzystania z tego mieszkania, bo ono mi się nie pokazuje korzystnie. Droższe, nie do końca właściwe i niekorzystne warunki.
Jeśli miałaby być zamiana mieszkania, to nie to, o którym być może jest mowa, czy będzie mowa. Nie, nie widzę tego jako coś korzystnego. Nie, nie, nie. Nie widzę tego, żeby to coś dało. No nie warto. O, tak powiem. Pozdrawiam i dziękuję za zaufanie. Marta, odpowiedź na YouTube. Pozdrawiam, rozkład na 12 domów. Dobrze, Marta, rozkład na 12 domów. Marta, rozkład na 12 domów. Będzie długi filmik, moi drodzy, tak czuję. Marta, rozkład na 12 domów. Marta, na dzień dobry wychodzi, uwalniać się będziesz z czegoś. Nie zauważasz swojego potencjału. Jakaś blokada bądź niemożność kontaktu z kimś bliskim może się pojawiać. Osoba, która jest przy Tobie, nie do końca jest wobec Twojej osoby szczera. Mam też pokazane poprawienie jakości finalnie zawodowej, ale coś będzie trzeba stracić bądź poświęcić na rzecz nową. I znowu mi się pokazuje tutaj mag w związku, czyli osoba, która nie jest do końca szczera. Nowa historia zawodowa finalnie, rozczarowanie zawodowe. Gdzieś tam mi się pokazuje po drodze. Powrót do spraw, które miały być już zamknięte. Już tłumaczę Tobie, Marto. Kwestia uwalniania i oczyszczenia jest konieczna. Nie zauważasz swojego potencjału, ale także nie wiem, jaki jest Twój status zawodowy, czy pracujesz, czy nie. Jeśli pracujesz, uważaj na to, żeby ktoś nie spowodował, że albo będziesz niżej, albo mniej pieniędzy, albo żebyś tutaj w jakiś tam sposób nie miał jakichś trudności w pracy, tak? Mam też pokazane, żebyś sobie nie blokowała drogi na nowe możliwości zawodowe, żebyś nie odcinała, nie odtrącała, albo rozglądała się za czymś również innym, bo taka możliwość jest pokazana. Uważaj w relacjach partnerskich, bo mam pokazane, że ktoś może chcieć Cię zranić, to się wcale nie musi zadziać, jeżeli nie będziesz taką osobą ufną. Jeżeli jesteś z kimś, to ktoś może chcieć nie do końca być z Tobą szczerym. Mówi to, co być może chciałabyś usłyszeć, bo mi się też tu jakiś żal, rozczarowanie pokazuje również z tytułu jakby zawodowego. To wszystko, Marto, możesz ominąć, bo już dzisiaj wiesz. W historii zawodowej rozglądaj się, patrz, jeżeli jesteś bierna, to bądź aktywna. Jeżeli gdzieś tam za bardzo przed szereg wychodzisz, to troszeczkę się powstrzymaj, to w zależności jak wibrujesz, tak? W relacji partnerskiej zwróć uwagę na nieszczere słowa, bo one mi się tutaj pokazują jako używane w stosunku do Twojej osoby, ale finalnie wychodzisz w karcie Słońca. Karta Słońca mówi w sprawach zawodowych przede wszystkim to, że sobie posprzątasz i poukładasz historię. W życiu osobistym również po burzy przyjdzie Słońce. Zatem przerobisz te wszystkie trudne, ewentualne tematy. Pamiętaj, karty to nie wyrocznia, karty to możliwy scenariusz życia. Jesteś o tyle do przodu, że już dzisiaj o tym wiesz, możesz przeciwdziałać, być może nie być zbyt ufną i wtedy ta ostrożność powoduje zmianę biegu zdarzeń na korzystne, bo ja do tego dążę, żebyście właśnie podążali. Pozdrawiam Cię serdecznie. Już patrzymy, jak to dalej jest. Do Agiaty na YouTube'a, bardzo anonimowo. A już stawiałaś na niego, ale on zerwał z... Jak to teraz wygląda? Ciebie jakiś skrywany żal albo foch, bo jest żal. Ma też pokazane, że w uczuciach sam nie wie jeszcze, czego chce. Nie wiem, w którą stronę chce podążać, bo jakby sam się troszkę oszukuje. Jesteś dla niego ważna, bo jesteś w królowej monet do niego pokazana. To jakby chciał dać szansę temu wszystkiemu. Niby zamiary nie są uczciwe, jest skrywany jakiś żal, ale on też musi się w końcu określić, czego on pragnie i czego on tak naprawdę potrzebuje.
Zresztą ja też mam wrażenie, że jakby ta osoba przy Tobie, może być też tak, że Ty w jakiś tam sposób nie byłabyś od razu pokazywana, czy też mówiono, że ten osobnik idzie w Twoim kierunku. Wartości rodzinne bądź rodzina może Wam w tym przeszkadzać. Wartości rodzinne na zasadzie inny jakby system wychowania, dosłownie tak. Dosłownie tak. Zatem taka jest historia. I teraz no on jest przy kimś innym finalnie. Nie mam tego jako on z Tobą i przy Tobie jako układ partnerski. A Wy sobie pomożecie, ale w innej historii. Nie w układzie partnerskim, takie mam wrażenie. A tutaj jakiś czynnik, nie wiem, czy to spraw takich codziennych, spraw być może materialnych, wsparcie jakieś, ale ja jakby relacji partnerskiej z tego tutaj nie widzę, żeby się mogło zadziać. Przyjaźń, ale nic poza tym. Bo tu jesteś też kobieta w ukryciu, tak jakby nie do końca chciano się ujawniać z tym. Zatem tak to wygląda. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. Agnieszka, droga Madziu, proszę horoskop na styczeń 2018 roku. Życzę Tobie i Twojej rodzinie wspaniałych, cudownych świąt. Oj, dziękuję i Tobie również życzę wspaniałych, rodzinnych, wymarzonych, zdrowych świąt. Pozdrawiam Cię, już patrzymy. Horoskop na styczeń. Horoskop na styczeń, Agnieszka, horoskop na styczeń, Agnieszka, horoskop na styczeń, Agnieszka, horoskop na styczeń. Powiem Ci tak, pierwszy tydzień stycznia taki kulawy mi się pokazuje, takie emocjonalnie trudne, a jakieś takie rozczarowania mi się pokazują po wejściu jakby w ten nowy rok, ale już od drugi, trzeci, czwarty tydzień mi się pokazuje bardzo fajnie. Pozytywne wiadomości, również aktywność zawodowa, budowanie sobie swojego małego imperium zawodowego, zatem jeżeli szukasz pracy, to ją znajdziesz, jeżeli jesteś aktywna zawodowo, to też mam pokazane, że tu możesz zostać doceniana być, tak? Zatem i styczeń mi się pokazuje w aspekcie przede wszystkim zawodowo-finansowym wibrujący, że ta sfera będzie jakby taką nadrzędną. Pozytywny miesiąc. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tak to wygląda. Przeskakuje mi tu. Dobra, to też już było. No. Na YouTube. Droga Madziu, proszę o horoskop na styczeń. To jest właśnie to, dobra. Okej. To nie jest na YouTube. 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 Do Agiety na YouTube. Madziu, powiedz, jak będzie wyglądał Sylwester. Dobra. Jak będzie wyglądał dla Ciebie Sylwester? Jak będzie wyglądał u Ciebie Sylwester? Jak będzie wyglądał Sylwester? Jakieś zaproszenie mi się pokazuje.
Zainwestowanie. Ja mam cię wyjazdowo gdzieś. Przemieszczasz się z kimś, nie będziesz sama, no bo to jest tak, zaproszenie. Możesz nie do końca chcieć w tym kierunku podążać. Jakby zastanawianie się, to co pomoże, jakby logiczne podejście do sprawy. To co nieuniknione, trójka połów mówi o podróży, o przemieszczeniu się, ale również o byciu. Ja mam wrażenie, że i to będzie jakby miejsce, w którym jeszcze chyba nie byłaś. Takie mam wrażenie. Tak wygląda mi Sylwester, a przy Tobie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. I tu było od Ciebie. Maciu, powiedz, jak będą wyglądać tegoroczne święta. Ostatnio za dużo się dzieje. Jak będą wyglądać tegoroczne święta? Jak będą wyglądać dla Anety tegoroczne święta? Jak będą wyglądać... Coś wyjdzie na jaw, święta. Jakaś tajemnica zostanie rozwikłana. Dosłownie tak. Już patrzymy, jak to wygląda. Jak będą u Ciebie wyglądały święta? Jak będą u Ciebie wyglądały święta? Jak będą wyglądały u Ciebie święta? Powiem tak, ja mam pokazane tutaj jakąś poczucie Twojej alienacji, tak jakbyś czuła się samotna wśród ludzi, ale nie pielęgnuj tego w sobie. Mam też Ciebie w karcie siły, że uporasz się z wszelkimi historiami, które są przy Tobie. Mam pokazane, żebyś szukała wsparcia u rodziny, rodziny wielopokoleniowe, ale również wsparcie wielopokoleniowe, mówi się o pokoleniach wstecz. Mam nadzieję, że wiesz, co mam na myśli. Jeżeli chodzi o te święta, jak będą wyglądały, przejdziesz ogromną transformację. Mam też pokazane, że coś trudnego się zakończy i wejdziesz w nowszy, lepszy etap. Dosłownie tak. Zatem oczyszczające będą te święta, emocjonalne bardzo, ale emocjonalnie pozytywnie. Może być trochę płaczu, wzruszenia, ale będzie Ci to potrzebne. Oczyszczenie, transformacja, poradzenie sobie. Zatem tak to widzę ja. Pozdrawiam Cię serdecznie. To nie jest na YouTube. Jeszcze tylko posprawdzam, czy czegoś nie pominęłam. O, widzicie, już bym pominęła. Anonim, proszę powiedz, co się dzieje, że od kilku dni się nie odzywa. Dlaczego on się nie odzywa? 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 Dlaczego się on nie odzywa? Ja mam w ogóle pokazane te jakby jego zdrowie w ogóle, czy też w miejscu, w którym jest, nie do końca jest dla niego komfortowe. Co mu przeszkadza? Stan emocjonalny, bezsenność. Mam tutaj, on też nie wie, w którą stronę chce podążać, czegoś się obawia, w ogóle jakiś trudny momencie jest życiowym tutaj. Aspekt zawodowy również mam pokazany jako ten dominujący w tym momencie. Trudne położenie emocjonalne jest powodem tego, że się nie odzywa, jest przyparty pod ścianę. Dosłownie tak. I on musi sobie uporządkować wszystko. I boi się też, jeżeli chodzi o jakieś historie zawodowe tutaj. Zatem taką mam odpowiedź dla Ciebie. Mam nadzieję, że uspokoiłam Cię troszkę, bądź też rozjaśniłam sytuację. Pozdrawiam Cię serdecznie. I patrzymy, jak to wygląda tutaj. Jest tu prognoza na rok 2018, ale ja nie mam tu informacji, że na YouTube. Zatem no, nie będę podążać. Jak nie mam informacji na YouTube, to nie mam, ale sprawdzę na maila, czy ktoś powiedział, że zapomniał. Już patrzymy. Tu nie mam i tutaj też nie mam.
Dobra, i teraz patrzymy, czy jeszcze czegoś nie kogoś nie pomyliło, nie pominęłam. Okej. To nie jest na YouTube. To nie jest na YouTube. I jeszcze tutaj sprawdzę to. To nie jest na YouTube. Myślę, że wszyscy. Jak kogoś pominęłam, to bardzo przepraszam. Zrobię to jutro. Odpowiem jutro. Dzisiaj postaram się też odpowiedzieć na wszystkie SMS-y, które nie są na YouTube. Powolutku chcę sobie posprzątać wszystko przed nowym rokiem, żeby nie mieć zaległości. Bo jak się ma zaległości, jakieś długi z poprzedniego na kolejny rok zabrane, to długi się będą ciągnęły przez następne 12 miesięcy, a tego nie chcemy. A w ogóle to chciałam Wam podziękować. Jesteście cudowni. Mamy 4000 subskrypcji. Jestem bardzo zaskoczona. Tak sobie po cichutku marzyłam, żeby do końca roku się tak zadziało, a zaskoczyliście mnie. Dosłownie w ciągu jednego wieczoru się tak zadziało. Dzisiaj rano otwieram YouTube'a i patrzę, wow, ponad 4000. Jesteście wielcy. Zrobię dla Was jednego wielkiego live'a. A myślę, że po świętach, a przed Sylwestrem, że to taki okres będzie dla Was, ale również będę miała dla Was niespodziankę, ale o tym będę mówić w osobnym filmiku. Nagram dla Was i podziękowania, takie specjalne, ale informacje, kiedy również będę tutaj dostępna w tym okresie międzyświątecznym, kiedy ten live się odbędzie, zatem i o niespodziance też Wam pogadam, zatem czekajcie na filmik. Dziękuję Wam jeszcze raz. Całuję i pa, pa!